Witajcie z tej strony Laska Gaming, a to jest na temat, czyli specjalna seria komentatorska. Tak wiem, zgapka od Atora, no, chociaż nie do końca, ponieważ chciałbym tutaj komentować nie wszystko, tylko rzeczy takie około YouTube'owo-growe. No, czy żeby się nie pakować w politykę i te inne sprawy, bo nie chcę być mądrzejszy od wszystkich. Poza tym, no i uważam, że nie czuję się ani na siłach, ani kogo to obchodzi, co ja sądzę o tych sprawach. Ale jestem zaangażowany w branży, jak wiecie, tak więc to, co uderza w branżę, albo to, co się dzieje w branży, warto skomentować. A dzieje się teraz naprawdę dużo. Troszeczkę przegapiłem ten artykuł. Właśnie pytałem się was na Facebooku, czy przydałaby się taka seria, bo umieściłem tam artykuł, w którym w Wielkiej Brytanii chyba tam, jeżeli przedszkolanka, czy jeżeli opiekun stwierdził, że dziecko gra brutalne gry, to mógł tam rodzic ponieść konsekwencje. Troszkę to przegapiłem, ale przy okazji tego pytałem się was, czy taka seria by miała rację bytu, stwierdzicie, że tak. Więc poczekałem na kolejną okazję, która trafiła się właśnie bardzo, bardzo szybko. Mam przed sobą artykuł Gazety Wyborczej, w której nagłówek: RPO apeluje, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje, gry wideo jak alkohol, tylko dla dorosłych. Od razu po tytule można stwierdzić, że wszystkie gry wideo jak alkohol, że trzeba będzie chodzić z dowodem i bla bla bla. Ale to jest zły po prostu tytuł. Warto się wczytać w ten artykuł. Po samym tytule, tytuł jest oczywiście kontrowersyjny, bulwarowy i jest niewłaściwy, tak więc jeżeli się wczytamy dalej w artykuł, to mamy, to jest naprawdę bardzo ciekawe, jest to wywiad z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, z panią Ireną Lipowicz, która domaga się zmian w przepisach i dystrybucji brutalnych gier, aby uniemożliwić dostęp do nich nieletnich graczy. Ogólnie wchodzi w nim o to, że właśnie pani Rzecznik Praw Obywatelskich chce pewnych regulacji i zaostrzenia podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa na właśnie problem brutalnych gier. Jak wiecie, ja też jestem zwolennikiem podnoszenia świadomości, jestem zwolennikiem ograniczeń wiekowych. Jak już oglądacie mój kanał, to pewnie to już wiecie, ale jeżeli dopiero teraz o tym słyszycie, to pozwólcie mi, że się wytłumaczę. Jestem zwolennikiem ograniczeń wiekowych, ponieważ, nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, żeby, nie wiem, były tak restrykcyjne ograniczenia wiekowe, że trzeba by było pokazywać na przykład, jeżeli chodzi o 18 lat, to jeszcze spoko ten dowód, ale na przykład legitymację szkolną, że grałeś od 12, przychodzi dziecko i nie wiem, czy ty masz 12, pokaż legitymację albo coś. Nie jestem tego typu człowiekiem sądzącym, także nie jestem też typu człowiekiem. Nie jestem też człowiekiem, który sądzi, że trzeba wsadzać ludzi do więzienia za to, że grają w gry brutalne. No bez przesady, proszę państwa. Ale jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jest urząd, znaczy urząd, jeżeli jest organizacja PEGI, która nadała na przykład dla dorosłych graczy, to lepszy brzmi, no właśnie od 18 to jest taki bardzo wygodne, bo już się przyzwyczailiśmy, że 18 to jest, dostaje się dowód, około 18 się tam pisze maturę i to jest takie, że jesteś już dorosły. Znaczy to oczywiście nie sprawia, że jesteś dorosły. Nie sprawia to, że przekraczasz 18 lat, wiesz, że jesteś 17, jesteś 7, 18, jesteś dorosły. Tylko to jest takie wygodna granica, gdzie można regulować. Nie można regulować na podstawie na przykład dojrzałości, bo co, by był specjalny urząd dojrzałości, gdzie przychodziłby człowiek, chce dowód w wieku 14 lat, no to proszę wypełnić test dojrzałości. To by było bez sensu. Jednak regulacje, które obowiązują w większej ilości osób, muszą być uogólnione, żeby to jakoś działało. Tak więc 18 to jest dobre i nie jestem za tym, żeby osoby poniżej 18 roku życia, bardzo poniżej, bo na przykład jak masz 17 lat, to jeszcze spoko, żeby bardzo poniżej 18 roku życia grały w gry od 18 roku życia. Nie jestem tego zwolennikiem. Kiedyś słyszałem na moim kanale artykuły, więc co, jak mam 14 lat, to nie mam grać w GTA, chociaż to jest taka fajna gra i w ogóle. No, na niektóre rzeczy trzeba niestety poczekać w życiu. Jeszcze, mówię wam, jeszcze jeżeli ktoś jest w tym wieku i tak sądzi, to mówię ci, że jeszcze się nagrasz, jeszcze się napiesz tych rzeczy od 18 roku życia i bycie dorosłym, dążenie do bycia dorosłym jak najszybciej nie jest dobrą drogą, uwierz mi.
To jest wszystko takie uroki dojrzewania. I ograniczenie dostępu do tych gier i wzrost świadomości społecznej, to jest najważniejsze. Nie, bo i co, że ograniczymy, że będziemy dowody, że coś tam, że będą dowody. I co z tego, że damy na przykład dowody, że trzeba będzie pokazać dowód, żeby kupić grę, jak na przykład dziecko pójdzie do mamy, mamo, mamo, chce GTA, mama, wiecie, zapracowana, zarobiona albo nieświadoma, chociaż kochające swoje dziecko, pójdzie do sklepu i kupi mu to GTA i później, no tam pograsz sobie i nie patrzy na to. Właśnie w tym artykule odnośnie tych restrykcji w Wielkiej Brytanii, tam jedna taka babka, nie pamiętam już od czego, właśnie fajnie powiedziała jedno zdanie, że granie w gry komputerowe w dzisiejszych czasach to jest tak samo jak wychodzenie z dzieckiem na dwór. Oczywiście chodzi o to, o spędzanie czas ze swoim dzieckiem, chodzi o to, żeby widzieć, co dany człowiek młody gra, ponieważ no naprawdę świadomość tego, co dzieci robią w internecie, co dzieci robią w wirtualnej rozrywce, jest zerowa praktycznie w większości przypadków. Znaczy, znam przypadki, że rodzice grają ze swoimi dziećmi, ale no, jest zerowa i tutaj też jest w tym artykule, też rzecznik praw obywatelskich, rzeczniczka, przepraszam, chociaż nie wiem, czy się odmienia tytuł. Tutaj też przytacza taką sprawę, że tu nie chodzi już o samo zabijanie, tu chodzi o realizm. W tej grze na przykład można torturować człowieka, bardzo realistyczny, tutaj chodzi o GTA V, rażąc go prądem lub wyrywając mu zęby obcęgami. Chciałby pan, aby dziecko grało w taką grę? Tutaj jest odpowiedź, jasne, że nie, to gra dla dorosłych, nie dla dzieci. Dostałam list od zawodowej testerki gier. Opisała przypadek siostry, bardzo zabieganej osoby, która ma 9-letniego syna. Gdy poprosił o GTA, dostał. Mama chciała pokazać dziecku, jak bardzo na nim zależy. I co wy na to? Znaczy, tutaj pytanie jest, co wy na to, ponieważ chcę wywołać dyskusję. Czy chcecie, żeby 9-letnie dziecko grało w GTA? No to jest już chore. Nawet 13-letnie dziecko, 13 lat to jest jeszcze dziecko, grające w GTA to jest dla mnie chore, ponieważ w tym okresie człowiek się bardzo rozwija i praktycznie kilka lat w dojrzewaniu jest jak kilkanaście lat w późniejszym życiu. Praktycznie człowiek się rozwija, człowiek poznaje nowe rzeczy, człowiek kształtuje swoją psychikę i granie w takie brutalne gry od 18 roku życia ma destrukcyjny wpływ na kilku poziomach. Na przykład na tego, że jest brutalizacja całego zachowania, brutalizacja spostrzeżenia, po prostu jakieś zachowania stają się normalne, które nie powinny. To oczywiście nie chodzi o to, że wiesz, że dziecko zagra sobie w GTA i później wybiegnie z mieczem, chciałem powiedzieć. To sobie przypomniałem sytuację z PGA z mieczami z Minecrafta, z nożem i zacznie zabijać. Chodzi o taką bardziej psychiczną brutalizację zachowań. Czy to w internecie, czy później się przejawiająca na hejt, jakiś brak uczuć, czy coś w tym stylu. Poza tym jest dużo gier od 18 roku życia, dlatego że porusza tematy tak trudne, że przez młodego człowieka mogą być niezrozumiałe. I to też jest ważne, że do pewnych gier trzeba dojrzeć. Ja popełniłem ten błąd, ja grałem, oczywiście to jest zawsze ta pokusa, nie? Że jest coś od 18, zawsze ten zakazany owoc smakuje najlepiej. Ja popełniłem ten błąd i na przykład zagrałem w Carmageddona. Przeszedłem całego Carmageddona, mając tam 12-13 lat. No. Dla mnie to były samochodówka, fajnie jeździło się i nie odbierałem tego. Później będąc trochę starszy, grałem w Postala 2 i... No, ale to jest taka inna brutalność, taka brutalność w pewnym, bo jest kilka rodzajów brutalności, a to jest taka brutalność w podejściu humorystycznym. Ona nie jest aż tak destrukcyjna, jak taka już prawdziwa brutalność, realistyczna brutalność. No i te tematy, które są trudne. Jakbym zagrał w wieku 13 lat w This War of Mine, to bym nic nie zrozumiał z tej gry. Znaczy, zrozumiałbym tyle, że jest wojna i muszę zabijać wszystkich innych ludzi, żeby przeżyć i fajnie zbiera się zasoby i tyle. A ta gra ma naprawdę głębię. Ta gra zmusza do przemyśleń, czytanie tych wszystkich... Właśnie muszę zrobić recenzję tego, ale to by the way. Czytanie tych wszystkich przemyśleń
ma to swoją głębię i może być niezrozumiane przez młodszych graczy, więc nie dość, że takie gry, które są brutalne i zawierają takie treści, nie dość, że szkodzą, to jeszcze po prostu, jeżeli gracie w nie będąc młodym, nie wyciągniecie z nich wszystkiego. Tak więc naprawdę warto poczekać i naprawdę warto uświadamiać tych rodziców, bo ja też widziałem dzieci grające w GTA, 19, 10, 11-letnie grające w GTA i jak to później działa. Dziecko naśladuje później niektóre zachowania i na przykład jak myśmy też, jak byłem mały, to jak oglądałem, tylko że byłem mniejszy, oglądałem Power Rangersów, to wszyscy wybiegali na plac i ja jestem różowy, ty jesteś czerwony, czy tamten, i no i gramy w Power Rangersów, nie? Jak oglądaliśmy Pokémony, to każdy musiał mieć takiego Pokébala na takiej sprężynie, jak sobie czasłeś w palca, to mógł ci paznokieć nawet zejść, ale każdy miał Pokémona i każdy się moczył w nocy na myśl o Pokédexie. Tak więc wyobraźcie sobie, że podmieniamy sobie te bajki na Manhunta albo na Postala. I na dzieci bawiące się w Postala na podwórku. Nie wyobrażam sobie tego, tak więc restrykcyjność, tak. Powinny być lepsze informacje. Co z tego, że jest 18? Czy na przykład, jeżeli rodzicu... Powinny być lepsze oznaczenia, bo ja rozumiem, że rodzic nie musi się znać na grach, chociaż powinien, jeżeli je kupuje dziecku. Powinno być od 18 wypisane, co jest, tak jest PEGI, i z tyłu jeszcze powinna być informacja albo odnośnik do strony, która opisuje pokrótce tą grę. Na przykład w grze są sceny, że są brutalne sceny tortur, tego tam. I wtedy rodzic na pewno by wiedział lepiej, co kupuje dziecku. Bo to też tak wygląda na świętach, jak ja sobie coś przeglądam, też jest, a przychodzi jakaś tam mamusia, tatuś, jest telefon i GTA, to ja biorę, nie? Bierze, kupuje, pyk. I sprzedawcy też nie zwracają na to uwagi, chociaż powinno, jeżeli widzi osobę dorosłą, kupującą, albo dziecko chcące kupić, to powinny zwrócić uwagę, znaczy zapytać się, z grzecznością, a nie dawaj, tylko z grzecznością, dla kogo wytłumaczyć, poradzić. No, czy jako rodzic dziecku kupiłby pornola na przykład? No, też jest od 18 roku życia. Też gry zawierają sceny takie, tego typu, więc... O to właśnie mi chodzi, o większą świadomość. I ten artykuł jest naprawdę fajny. I Rzecznik Praw Obywatelskich ma rację. Hashtag niepopularna opinia. Tak więc, co wy o tym sądzicie? Czy sądzicie, że ograniczenia wiekowe są dobre? Jeżeli nie macie poniżej 18 roku życia, chcę, żebyście się wypowiedzieli, ponieważ ja to widzę ze strony już człowieka, któremu już wszystko można grać. Tak więc ja mogę, nie wiem, nawet twierdzić, że zabronimy gier w ogóle poniżej 18 roku życia, ale no, nie chcę tego robić. Jestem za taką bardziej restrykcyjnością, za takim... Chcę, żeby to PEGI działało tak, jak ma działać, a na razie nie działa. Więc wypowiedzcie się poniżej 18 roku życia. Co wy sądzicie o tych regulacjach? Czy gracie gry, które nie są w waszym przedziale wiekowym? I co o tym sądzicie? Osoby powyżej 18 roku życia, powiedzcie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Jeżeli tak, jeżeli nie, napiszcie komentarz. A ja się z wami żegnam. I jeszcze najważniejsze, napiszcie mi, czy to, co ta seria ma sens. Jeżeli ma sens, to oczywiście będą kolejne materiały. A ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.